Czy wiecie, że każdy kierowca przejeżdżający Aleją Niepodległości przez Ino Rondo jest narażony na mandat? Wystarczy, że pan policjant z drogówki stanie sobie na którymkolwiek z przystanków na Alei Niepodległości i mandatów natrzepie za cały rok. Właśnie kierowca srebrnego Peugeota zasłużył na mandat. Taką właśnie pułapkę zastawiono tutaj na kierowców. Każde auto ruszające ze stopu najczęściej zostaje wyprzedzone przez auto jadące Aleją Niepodległości. A przepis wyraźnie mówi, że nie wolno wyprzedzać na skrzyżowaniu, a tym bardziej bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Tak mniej więcej wygląda ta sytuacja. A jak podaje prasa, mandaty maksymalnie z 500 zł mają wzrosnąć do 5000. Czy to skrzyżowanie to nie jest łakomy kąsek? Przepis mówi, że na skrzyżowaniu nie wolno wyprzedzać, chyba że jest to rondo, a Ino Rondo rondem nie jest. A gdyby to było rondo, to do takiej sytuacji nawet nie mogłoby dojść, gdyż auto jadące Aleją Niepodległości nie miałoby prawa dogonić auta zjeżdżającego z ronda.